Równanie x kwadrat plus 2x przez x kwadrat minus 4 równa się 0. No i mamy dojść do tego, jakie ona ma rozwiązanie. Przede wszystkim musimy zacząć od tego, że musimy tutaj dać założenie lub wyliczyć dziedzinę równania. Obojętnie jak to zrobicie, i tak to jest pytanie za jeden punkt, nikt tego nie zobaczy. Ale to Wy musicie wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. A mianowicie, w tym równaniu mamy tutaj ułamek. A z definicji ułamka wiemy, że w mianowniku nie możemy mieć zera. Dlatego też przepiszmy sobie mianownik, no i robimy nie może się równać 0. Czyli x kwadrat. Gdy przynosimy przed znak równości, to zmieniamy znak na przeciwny. No i pierwiastkujemy. X nie może się równać 2. Bardzo ważne jest to, abyście pamiętali, że gdy mamy do czynienia z potęgą, to parzystą oczywiście, to x nie może się równać również minus 2. Bo jak weźmiemy 2 do potęgi drugiej, to otrzymamy 4. No i jak weźmiemy minus 2 do potęgi drugiej, to też mamy 4. Czyli dziedziną równania tutaj jest x, który należy do wszystkich liczb rzeczywistych za wyjątkiem dwóch elementów. Minus 2 oraz 2, bo tyle wynosić ten x nie może. Dlatego zerem może być góra. I robimy sobie x kwadrat dodać 2x. No i przyrównujemy to sobie do zera. I możemy to sobie policzyć w dwóch wariantach. Wariant pierwszy deltą, a drugi nawiasem. Policzymy oczywiście tak i tak. Zacznijmy od delty, czyli mamy współczynnik a. Współczynnik a jest przy x kwadracie. Tutaj nic nie ma, to znaczy, że jest 1. Współczynnik b jest przy x. Pamiętajcie, że bierzemy to łącznie ze znakiem. Tu jest plus, czyli będzie po prostu 2. A c jest to wyraz wolny, którego kompletnie tu nie mamy, dlatego jest to 0. I gdy nie mamy tego wolnego wyrazu, to możemy wtedy tutaj działać z nawiasem. Wyliczamy deltę. B do potęgi drugiej, czyli 2 do drugiej to 4. To sobie rozpisujcie, nie bądźcie leniuszkami. To się całe tutaj wyzeruje, mamy tutaj 0, czyli będziemy mieć 4. Pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 4 to 2. Nasza delta wyszła parzysta, przepraszam, dodatnia. To znaczy, że będziemy mieć dwa rozwiązania. Ok. No to mamy tak, minus b, czyli minus 2, dodać 2, bo tyle wynosi pierwiastek z delty, przez 2 razy 1, czyli 2. Góra się zeruje, no to wszystko razy 0, czy podzielone przez 0 to 0. A tutaj przepiszemy sobie te same cyfry, tylko tutaj zmieniony znak. I u góry mamy minus 4 przez 2, no to będzie minus 2. Ale zwróćcie uwagę, że ta dwójka pokrywa się z tą minus dwójką, tak? A to się nie może równać minus 2. Dlatego ten x może się równać tylko i wyłącznie 0. Ma jedno rozwiązanie. A teraz o co mi chodziło z nawiasem? Bierzemy sobie coś, co ma maksymalną rzecz. To i to. No tutaj akurat skromnie, bo tylko x-a. I teraz x razy co daje nam x kwadrat. No x. Dodać. I teraz x razy co daje nam 2x? No 2. I przyrównujemy to sobie do 0. Jeżeli ten x będzie się równać 0, no to też się będzie równało 0, no bo wszystko razy 0 daje 0. A to równanie. I pyk. Nie trzeba było tego całego liczyć, już jest wyliczone. No i tutaj oczywiście to też się pokrywa z tą minus dwójką, więc jest źle. Też by było rozwiązanie równe 0. Proszę liczcie tak, aby to Wam było wygodnie i żebyście mieli pewność, że policzyliście dobrze. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę i no i już.